mała poprawka. Jestem oczywiście pełnomocnikiem zarządu firmy Chris, ale na razie chciałbym tylko się skoncentrować w kilku słowach na temat bardzo istotny oczywiście z naszego punktu widzenia. Serdecznie dziękuję przede wszystkim za zaproszenie przedstawiciela się firmy do tego forum. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy parę słów dodać do oceny jakby, czy do poglądu o obecnym przemyśle okrętowym w Polsce. Pan prezes Wojtkiewicz bardzo szeroko, globalnie ocenił, czy przedstawił ten przemysł okrętowy, jaki istnieje w tej chwili. Ja się skoncentruję na pewnej dziedzinie tego przemysłu, na przykładzie firmy, którą reprezentuję, firmy Chris S.A. No jak Państwo wiedzą, firma oczywiście jest firmą prywatną, w 100% kapitału polskiego. Założona została przez dwóch inżynierów okrętowców, pana inżyniera Ireneusza Ćwirko i pana inżyniera Krzysztofa Kulczyckiego. To było ponad 20 lat temu. Zaczynała ta firma oczywiście jako jedna z wielu firm prywatnych kooperujących z dużym przemysłem okrętowym wówczas. Oczywiście nie będę tutaj omawiał jakby wszystkich zalet tej firmy, czy chwalił się jej potencjałem tak generalnie. Powiem tylko tyle, że 20 lat potrzeba było, aby ta firma osiągnęła pewien potencjał produkcyjny, taki jaki dzisiaj reprezentuje. Przełomowymi momentami dla firmy było to, że w roku 2009, na przełomie 2009-2010 zakupiła znaczną część potencjału produkcyjnego Stoczni Gdynia, która wtedy była w okresie likwidacji, i to pozwoliło firmie Chris stanąć, że tak powiem, w szranki z przemysłem okrętowym europejskim. Na dzisiaj praktycznie po dokonaniu drugiego zakupu w 10 roku dotyczącego wielkiego doku w Stoczni Gdynia, który był również przedmiotem przetargu, i ten przetarg firma Chris wygrała. Ja tylko powiem tyle, że dzisiaj, nie będę omawiał schematów żadnych organizacyjnych, to oczywiście nieistotne, skoncentruję się tylko na tej części firmy, która funkcjonuje od ponad dwóch lat w Gdyni. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć tak, teren, który obecnie użytkujemy, jest właściwie kluczowym terenem, jeżeli chodzi o produkcję okrętową w byłej stoczni Gdyni. To jest trzy wydziały produkcyjne, dawniejsza nomenklatura KLMK2K3, to znaczy przygotowanie materiału, prefabrykacja wstępna, prefabrykacja końcowa i montaż na terenie doku. Nie będę oczywiście omawiał tych procesów technologicznych, bo nie byłoby to sensu. Powiem tylko tyle, że zarówno sama infrastruktura techniczna Stoczni Gdynia, niezależnie od tego, jakim była stanie w momencie, kiedy firma Chris ją przejmowała, bo oczywiście była w nie najlepszym stanie, jest w tej chwili doprowadzona do pełnej sprawności technicznej, ale również ważne jest to, że i tutaj muszę wielki ukłon w kierunku pana nieżyjącego już niestety, pana profesora Derfera i pana profesora Mazurkiewicza, którzy mieli 30-40 lat temu wizję możliwości, jakie może kiedyś będą wykorzystane przez przemysł okrętowy. One były wykorzystywane w międzyczasie, potem był okres tego regresu. Mówię o doku, największym doku suchym, który jest w rejonie Morza Bałtyckiego. Jest to dok o długości 390 metrów. Tu może na następnym slajdzie będzie to pokazane. I jego wyposażeniu technicznym, to znaczy udźwigowieniu. Ten dok pozwolił nam, jako firmie Chris, znaleźć się w szeregu bardzo elitarny, bym powiedział, firm, które potrafią budować duże obiekty, ale już nie klasycznie rozumiane, tak jak pan prezes Wojtkiewicz mówił, że ten typowy produkt okrętowy, który jeszcze 20 lat temu, czy 10 lat temu gościł w polskich stoczniach, w tej chwili oczywiście jest realizowany przez Daleki Wschód, szczególnie Chińczycy są w tej dziedzinie bardzo dobrzy. Natomiast nam pozostało, i to uważam jest dobre zrządzenie losu, nam powiedzmy firmom okrętowym na terenie Trójmiasta, ale w ogóle generalnie w Polsce czy w Europie, jest korzystanie z tych sektorów przemysłu okrętowego, który jest trudny, którego nie można opanować w ciągu kilku lat, gdzie trzeba mieć duże doświadczenie inżynierskie i dużą, no bym powiedział, odwagę w podejmowaniu decyzji. W związku z tym, już tylko krótko, oczywiście oprzyrządowanie i możliwości technologiczne tego terenu, którym w tej chwili dysponujemy, pozwolił nam na wejście właśnie w te rejony przemysłu okrętowego, te sektory, które są bardzo trudne. I dla przykładu powiem, że
firma CRISP w zdecydowanej większości produkcji koncentruje się w tej chwili w budowę jednostek szczególnych. No, tu elementem jest w pewnym sensie zbudowanie właśnie na wybrzeżu w Gdańsku bardzo ciekawego i technologicznie trudnego przedsięwzięcia, właściwie jednostki produkcyjnej, bym powiedział, a nie tylko jednostki pływającej, to jest właśnie potężny statek do obsługi i stawiania farm wiatrowych. To jest ta dziedzina offshore, która jakby w tej chwili się bardzo rozwija, ponieważ, jak Państwo się orientują, robimy, zresztą nie tylko my, ale tu kilka firm na wybrzeżu, swego rodzaju stworzyło się zagłębie offshore'owe z udziałem również Stoczni Gdańskiej i Energomontażu Północ, gdzie budujemy segmenty, jednostki lub komponenty do tego przemysłu właśnie bardzo nowatorskiego, nowoczesnego. Oczywiście firma CRISP budowała również w zakresie offshore'u wszystkie statki, które obsługują eksploatację morza, eksploatację platform tych wydobywczych, ale to jakby już było i to nie jest jakby najnowsza tendencja, którą my w tej chwili próbujemy opanować. Oczywiście tu są wymienione te rodzaje statków, jakie w historii firmy CRISP przewinęły, dodam tylko, że w sumie w okresie tych 20 paru lat istnienia firma zbudowała ponad 300 różnych jednostek. Nie jest to dzisiaj najbardziej istotne. Oczywiście to było dobrym doświadczeniem, bazą do zdobywania doświadczeń w różnych dziedzinach, bo oczywiście do teraz jeszcze budujemy statki również rybackie i tego typu, bardziej znane. Natomiast offshore jest jakby naszym kluczem do osiągnięcia sukcesu i ten sukces jest właśnie w zasięgu ręki. Dlatego, że w 2009 roku firma CRISP, która miała już pewne kontakty oczywiście handlowe z armatorami zagranicznymi, szczególnie obsługiwaliśmy rynek norweski, jak tutaj Pan Prezes Wojtkiewicz wspominał, w Europie właśnie Norwegowie jakby rozdają karty w zakresie zamówień na statki, ponieważ no, mają akurat możliwości finansowe, mają dostęp do szczególnie tanich kredytów, których nie wszystkie kraje europejskie, a szczególnie my mamy taki dostęp. Ale to mniejsza z tym. Oczywiście oni zlecają budowę, ale muszą mieć wykonawców i między innymi my tą możliwość wykorzystujemy. Okazuje się, że nasz potencjał produkcyjny jest wystarczająco dobry albo nawet lepszy niż inny i oni z kolei nam zlecają budowę tych jednostek. Również sektor niemiecki, a szczególnie ostatnio, jeżeli chodzi o projekt czy realizację bardzo wizjonerskiej, powiedzmy, możliwości, jaką jest energetyka wiatrowa, morska energetyka wiatrowa. Niemcy oczywiście w porównaniu z innymi krajami europejskimi, takimi jak powiedzmy Anglia czy Holandia, te państwa stanowią dzisiaj potencjał właściwie przodujący w tej dziedzinie. I co się okazało, że rząd niemiecki przeznaczył ponad 200 miliardów euro na rozwój tego sektora gospodarki. Jest to bardzo poważnie traktowane przez to państwo. A my, jako firma produkująca tego typu urządzenia, znajdujemy w tym oczywiście bardzo dobre miejsce, bo liczymy na to, że nie tylko polski przemysł, powiedzmy, energetyki wiatrowej będzie się rozwijał, bo na to jesteśmy przygotowani. Natomiast dzisiaj jakby nie staramy się czekać, nie dyskutujemy, nie proponujemy rozwiązań, które w przyszłości będą realizowane, tylko wchodzimy natychmiast w to, co jest w danym momencie w dziedzinie światowej produkcji potrzebne. I dla informacji Państwa podam jeszcze, żeby się znaleźć w tym przemyśle, żeby mieć możliwości technologiczne, firma CRISP dokonała pewnych inwestycji, bardzo szczegółowych, bardzo specyficznych. Jest to linia, pomijając ten majątek, któryśmy przejęli, odkupili od Stoczni Gdynia, oczywiście bardzo technicznie dobry w sensie możliwości. Dokupiliśmy specjalną linię produkcyjną, która pozwala na konstruowanie, no, nazwijmy to takich potężnych rur stalowych, o oczywiście bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych, które te rury są potrzebne do budowy tych specyficznych jednostek. Ponieważ to są rury, dla Państwa informacji powiem, że no, o długości na przykład 60 metrów, taka noga, za chwilę będzie to widać na planszy, na rysunku, musi być skonstruowana z wielu elementów. No, nie można kupić na rynku światowym rur o średnicy 6,5 czy 6 metrów 400 mm, prawda?
takie te parametry są narzucone do tych konstrukcji, więc trzeba było stworzyć pewną linię technologiczną. Oczywiście myśmy jej sami nie wymyślili, kupiliśmy rozwiązanie gotowe, ale to pozwoliło nam zaproponować odbiorcom zagranicznym realizację tego tu właśnie w Polsce, bo dotychczas tego rodzaju konstrukcje były robione akurat na Bliskim Wschodzie, w Emiratach Arabskich, tam mieli takie możliwości. I dla przykładu powiem, że pierwszy statek z takiej serii właśnie obsługi platform, to jest jednostka, którą w tej chwili realizujemy. Za chwilę powiem jeszcze dwa zdania o tych wcześniejszych. To jest jednostka kolejna, oczywiście nie identyczna z tą, którą zbudowaliśmy w tym roku, którą przekazaliśmy do użytku w połowie tego roku, w lipcu tego roku. Natomiast to jest realizowana obecnie konstrukcja. To są statki, które oczywiście jakby odbiegają od wszelkich dotychczas technicznych rozwiązań. To jest nie tylko jednostka pływająca, ale to jest oczywiście cała fabryka, czy całe, powiedzmy, urządzenie, które pozwala realizować, stawiać gotowe wieże wiatrowe, dokładnie o tym mówię, na morzu, szczególnie na Morzu Północnym. Te jednostki są przeznaczone do eksploatacji na Morzu Północnym i tam jest taka specyfika pogodowa, że taka jednostka może pracować na przykład nieprzerwanie w ciągu 3-4 tygodni, może do 6. Potem zmieniają się warunki pogodowe i to wszystko musi być jakby no, zlikwidowane, albo musi ta jednostka wrócić do portu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ technologia jakby stawiania tych wież wiatrowych jest tak pomyślana, że gotowe elementy zbudowane na lądzie kładzie się na tym statku, na tej bazie transportowej, wiezie się na miejsce, oprócz tego w zestawie najczęściej są 3-4 pontony dostawcze i to ten wielki dźwig, o którym za chwilę powiem na pokładzie tej jednostki, musi w przeciągu tych kilku tygodni względnie przyzwoitej pogody postawić właśnie takich kilka konstrukcji i potem z powrotem to wraca do portu, czekając na następny cykl pogodowy. Jest to o tyle trudne, że to musi być niezawodne. Te urządzenia muszą być niezawodne, ponieważ wszelka awaria w czasie pracy, w tym bardzo określonym czasie, na morzu jest no, praktycznie tak kosztowna i tak nie dopuszcza się tego do możliwości, że przekreślałaby cały sens tej budowy. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, która tu jest istotna, że no może tylko jeszcze w dwóch słowach historycznie. To jest pierwsza jednostka właśnie obsługowa dla stawiania farm wiatrowych. Ona była zamówiona przez Niemców, dokładnie przez Pontiff. Była zamówiona w 2008 roku w Grecji. Tutaj pan dyrektor Wiśniewski powiedział, jak ten kryzys, prawda, światowy przebiegał, kiedy się zaczęły pewne kłopoty dziać. Między innymi ten projekt realizowany w stoczniach greckich został przerwany. Niemcy nie pozwolili sobie oczywiście na to, żeby tą ideę, tą myśl zaniedbać, zostawić i czekać nie wiadomo na co. Zwrócili się między innymi do nas, czy możemy tą jednostkę dokończyć. Byliśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, że mogliśmy skorzystać wtedy jeszcze nie z naszego dużego doku w stoczni w Gdyni, bo ta jednostka ma 40 metrów długości. Nie daje się zbudować na żadnej pochylni, czy na żadnym ośrodku kadłubowym w Polsce, chyba że specjalną metodą połówkową, ale to jest oczywiście dużo trudniejsza i kosztowniejsza metoda. Wykorzystaliśmy możliwość i tą jednostkę zbudowaliśmy w kwietniu 2009 roku, ona została oddana do eksploatacji, 10, przepraszam, do eksploatacji. Oczywiście udało nam się pokonać po pierwsze problemy logistyczne, żeby ściągnąć te części statku, które już gdzieś były rozpoczęte w budowie. Te rury, które Państwo tu widzą, te właśnie nogi, były właśnie sprowadzane z krajów Środkowego Wschodu. I dopiero postawienie tego w całości do dyspozycji armatora przekonało naszych kontrahentów, że potrafimy takie jednostki budować i że one oczywiście mają techniczny sens. I co jeszcze ciekawostka, ta jednostka była oddana, jak powiedziałem, w kwietniu 2010 roku, pracowała już na Morzu Północnym, powiedzmy, przez okres kilku miesięcy i wtedy Niemcy stwierdzili, jak armator, że ta jednostka jest za mała. To jest jednostka za mała, trzeba dla tych warunków, jakie tam istnieją, budować większe. No więc całe szczęście, że mieliśmy już doświadczenie, naszą ofertę już przedstawili. Na początku 2009 roku, gdzieś między 9 a 10 rokiem rozstrzygała się decyzja, kto będzie budował następne jednostki. Nam się udało oczywiście bardzo dobrze w ten temat wejść i następna jednostka, która została zbudowana w 16 miesięcy, więc to też jest bardzo szybko, nazywa się Innovation. To jest ta jednostka, o której Państwo może już słyszeli. To jest oczywiście 1,5 razy większa jednostka niż ta poprzednia. Ona już jest w ogóle bardzo trudnym tematem technologicznie rzecz biorąc i logistycznie, ponieważ ona oprócz tego, że ma urządzenia do podnoszenia, te 4 nogi kratowe, to podnoszą tą całą konstrukcję do 10 metrów nad poziom wody w miejscu, gdzie buduje się te fermy wiatrowe.
I to jest oczywiście no, pewien problem techniczny, ale to ten już był rozwiązany wcześniej przy budowie platform wiertniczych. Natomiast ta jednostka ma oczywiście potężny dźwig o udźwigu 1500 ton, to jest bardzo dużo. On w całości stawia na przykład fundamenty wież wiatrowych, które mają 900 do 1000 ton wagi i powiedzmy wysokość 50 metrów, więc to wszystko jakby metodą składania z klocków się odbywa. Ta jednostka już w tej chwili pracuje. Oczywiście jakie będą spostrzeżenia co do jej możliwości eksploatacyjnych jeszcze nie wiemy, natomiast jak Państwo widzieli, budowaliśmy już potem, może jeszcze co, tą jednostkę o nazwie WIDA, która jest jakby w pewnym sensie powtórzeniem tej koncepcji, z pewnymi zmianami oczywiście, ale dzisiaj jest taka sytuacja i to wszyscy wiemy, że przemyśl o tym, ale nie tylko, nie buduje się serii, no po prostu te czasy już minęły i nie da się pewnych jednostek budować wielokrotnie powtarzalnych egzemplarzach. Każdy z tych problemów trzeba jakby od nowa rozwiązywać i oczywiście tu się napotyka na pewne trudności, ale dzięki temu, że jesteśmy my jako przemysł tu polski, a szczególnie baza nasza w postaci dobrej kadry technicznej, pozwala te problemy rozwiązywać. Jesteśmy wiarygodnymi partnerami. Już tak na zakończenie, żeby Państwa nie zanudzać, muszę powiedzieć jeszcze o jednym segmencie offshore'owym, który my również realizujemy. Oprócz tych jednostek nadwodnych, które Państwo widzą, które oczywiście są jakby taką wizytówką naszych możliwości, budujemy również elementy tych wież wiatrowych w postaci tych części, które stoją pod wodą, czyli fundamentu. Między innymi ten ciąg technologiczny, o którym Państwu wspominałem, to jest ciąg do budowy rur specjalnych dostawiania, do budowania tych platform, tych fundamentów tych platform wiatrowych. Natomiast muszę powiedzieć o jeszcze jednym segmencie. Nasza firma w ostatnich czasach, że tak powiem, uzyskała kontrakt na budowę dość specyficznych konstrukcji technicznych. To chodzi o kompresory, kompresorownie nawet bardziej bym to nazwał, obiekty zanurzone pod wodą na głębokości 300 metrów. Chodzi o to, że akurat to jest kontrakt ze strony norweskiej. Norwegowie eksploatują oczywiście na Morzu Północnym duże fermy, no powiedzmy tereny, gdzie stoją platformy wiertnicze i eksploatuje się ropę i gaz. I co się okazuje, to jest oczywiste, że na początku eksploatacji złoża ropa czy gaz pod własnym ciśnieniem wydobywa się na zewnątrz, prawda? W pewnym momencie, przy pewnym wyeksploatowaniu złoża następuje problem. To złoże jest głęboko pod dnem morza, ciśnienie spada, trzeba to pompować. I Norwegowie wpadli na taki pomysł, myślę, że to nie jest ich oryginalny pomysł, ale to realizują, że na dnie morza, 300 metrów pod powierzchnią wody, instaluje się specjalne obiekty, no kesony nazwijmy to, wyjątkowo, o wyjątkowej odporności na działanie ciśnienia dużego, bo oczywiście to jest ponad 30 albo około 30 atmosfer ciśnienia i również trwałości tego urządzenia. I my jakoś na szczęście udało nam się w ten sektor wejść, budujemy właśnie tego typu rozwiązania, bo Państwo sobie zdajecie sprawę, że niezawodność takiego przedsięwzięcia, takiej konstrukcji musi być wyjątkowo duża, ponieważ naprawa tego typu urządzenia, które musi pracować non-stop 24 godziny na dobę, pod wodą, 300 metrów powyżej powierzchni wody jest praktycznie niemożliwa. Czyli jakby tego typu obiekt musi dawać gwarancję jakościową taką, że po zamurzeniu, po uruchomieniu będzie te ileś 10 lat eksploatowane. Oczywiście bieżąca konserwacja istnieje, ale nie dopuszcza się możliwości naprawy czy przebudowy tego, bo należałoby to po prostu z tego dna wydobyć. Więc też się możemy pochwalić, jakby tą technologią uzyskaliśmy już taki poziom pewności w produkcji, że tego typu przedsięwzięcia nam się powierza. Kończąc to przedstawienie, nie będę Państwu już w szczegółach opowiadał, jaka była historia firmy i co budowaliśmy. Oczywiście tych statków jest bardzo dużo, bardzo różne typy, tylko tak one są tutaj, powiedzmy, nasze możliwości pokazane na tych slajdach. Natomiast jeszcze muszę wspomnieć, że oprócz offshore'u takiego typowego, czyli urządzeń do eksploatacji zasobów morskich, budowaliśmy również i uczestniczymy w budowie urządzeń hydrotechnicznych, nabrzeżowych, portowych, które są również konstrukcjami nietypowymi. Po prostu nasza dewiza jest taka, że budujemy to, co jest nietypowe, trudne. Staramy się zadowolić naszego klienta rozwiązaniami, których no nie wszędzie się znajdują. I to, co powiedział Pan Dyrektor Wiśniewski, że Chińczycy zabrali oczywiście w skali światowej całą produkcję taką bardzo popularną, prawda? To również dotyczy segmentu okrętowego, budownictwa okrętowego.
Ale na szczęście to, co może się spędza sens powiek ekonomistom, którzy w skali makro, że tak powiem, rozpatrują gospodarkę światową, że Chińczycy są coraz drożsi przez to, że prawda, i płace u nich rosną, to ten aspekt jest dla nas pozytywny. My się z tego cieszymy, ponieważ jeżeli oni będą coraz drożsi, to na pewno przez jakiś czas, może 2-3 lata, może nawet dłużej, nie wejdą w te sektory, które myśmy opowiadali. Bo tutaj akurat może nie najniższy koszt jest istotny, ale dobra praktyka i dobra wiedza. Oni na razie jeszcze tak zupełnie za nami nie nadążają. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że deptają na opiętach i to jest jakby naturalny proces, że oni za chwilę też to będą robić. Póki co my jesteśmy Europa, a szczególnie tu właśnie to zagłębie offshore'owe w Polsce, które się wytworzyło, jesteśmy troszeczkę przed nimi i to dobrze. No i na zakończenie już też, żeby Państwa nie zanudzać, nie będę tutaj rzeczywiście mówił, z kim współpracujemy, jest bardzo dużo firm, które powierzyły nam realizację swoich projektów. To już jest adres jak gdyby firmy. Tu oczywiście jeszcze taka laurka o firmie, czym dysponujemy, co proponujemy naszym kontrahentom. Nie będę też tego wyjaśniał, oczywiście staramy się zadowolić wszystkich oczekiwania. No a poza tym chcemy być firmą postrzeganą jako solidny partner terminowy i taki, który jak powiedziałem, podejmuje się każdego zadania, które nam powierzy. Nie zawsze jest to łatwo, czasami jest to ryzykowne przedsięwzięcie, ale w efekcie końcowym się opłaca. Reasumując, trzeba powiedzieć tak, że przemysł okrętowy w Polsce na pewno istnieje i to Państwo już doświadczyli z tych naszych, powiedzmy, dwóch przed chwilą Pana Prezesa i obecnie mojej wystąpień. Na pewno mamy szansę rozwoju i ten rozwój upatrujemy właśnie w specyficznej, trudnej, ale rzeczywiście przynoszącej dochody branży offshore. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz pytania, ponieważ dwóch prelegentów było, to mamy dwa mikrofony. Proszę bardzo. Proszę przedstawić się zawsze. Jacek Urban, Stowarzyszenie Nasza Gdynia. Pytanie proste, ale szerokie, z rodzaju, czy możemy zrobić coś jeszcze, żeby było jeszcze lepiej? Pytanie, czy w ogóle można coś zrobić, czy my możemy zrobić jako reprezentanci sektorów rządowego, samorządowego, prywatnego i pozarządowego również, żeby było jeszcze lepiej, żeby gospodarka morska, bo jak ktoś bardzo nie lubi podejścia branżowego, biznesy związane z morzem stały się właśnie taką dźwignią rozwoju dla Gdyni, Trójmiasta, regionu czy całej Polski. To Pana Prezesa może. Ale to jest pytanie takie szersze, pobudzające może do dyskusji, jeżeli byłby na to czas. Pytanie wielokrotnie złożone. Zawsze jest możliwość zrobić coś, żeby było lepiej, więc taka odpowiedź jest w zasadzie prosta. Pan wymienił cały szereg instytucji, z których każda mogłaby zrobić coś, tak? Ja myślę, że jeżeli chodzi o instytucje, urzędy, tak, powiedzmy, czy o charakterze urzędniczym, tak, instytucje o charakterze, to ja myślę, że przede wszystkim nie przeszkadza. Dlatego, że jak myślę, tutaj nasze prezentacje, przynajmniej próbowaliśmy przy pomocy prezentacji pokazać, że biznes, jeżeli mu się nie przeszkadza, jest w właściwych rękach, a mam na myśli ręce prywatne tak naprawdę, to broni się sam. Tutaj spróbuję też odpowiedzieć na to, co Pan zapytał, co zrobić, żeby ta branża stała się dźwignią rozwoju dla naszego regionu. Ja myślę, że jest dźwignią rozwoju dla naszego regionu. To są setki, tysiące miejsc pracy. Stoczni, którą mam przyjemność kierować, remontowy shipbuilding, dziennie 1500 osób ponad znajduje pracę. Tutaj pozwolę sobie powiedzieć kolegi z firmy Clist, pewnie jest podobnie. Jest szereg mniejszych firm, o których wspominałem w swojej prezentacji, które też zatrudniają czy po kilkadziesiąt osób, czy powyżej 100 osób, co razem stanowi bardzo dużą grupę. Nasycenie technologią, inżynierią tych produktów, które tutaj pokazywaliśmy, myślę, że też pokazuje, że jest to dźwignia rozwojowa tego regionu i
a co dalej idzie tak naprawdę w skali kraju. Także myślę, że jeszcze raz potrzebujemy takiego wsparcia jak Niemcy na przykład. Znaczy, jeżeli chodzi o wsparcie takie jak Niemcy, no to jest bardzo dobry przykład, jak to się skończyło, dlatego że dla osób zainteresowanych branżą jest dostępna informacja, że stocznie bardzo mocno podpierane przez czy to władze lokalne, czy centralne właśnie w Niemczech, no, zakończyły swoje funkcjonowanie. Niestety mimo tej pomocy nie udało się tym stoczniom przetrwać, dlatego że nie przystosowały się tak naprawdę, głównie pod kątem produktu, nie wiem jak organizacyjnie, ale pod kątem produktu nie przystosowały się do tego, czego od nich wymaga no, otoczenie czy środowisko, rynek. Także myślę, że tak, przede wszystkim biznes, jak ja powiedziałem, obroni się sam, jeżeli mu się nie przeszkadza, jeżeli jest w dobrych rękach. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To znaczy, jeżeli mogę, Jarosław Służby Gdańska Stocznia Remontowa, bo padło pytanie, musiałem się odzywać, ale skoro takie pytanie padło, co jeszcze można zrobić, to chciałem powiedzieć w imieniu firmy, która w tym roku obchodzi 60. rocznicę powstania i której jakby w historii kluczowym momentem była prywatyzacja, która odbyła się w 2001 roku. I chciałem właśnie powiedzieć, że jeżeli padło to pytanie, to na pewno prywatyzować w dalszym ciągu sektor remontu statków w Polsce i to jest jako pierwsza, a druga, żeby na bazie tych dwóch prezentacji, które tutaj miały miejsce, powiedzieć o tym, że właśnie przemysł okrętowy to jest przemysł przyszłości i sukcesu i żeby instytucje finansowe wykreśliły sobie z tej sfery zakazanych właśnie finansowania przemysłu okrętowego, bo one i polskie i europejskie to PKD związane z produkcją statków mają gdzieś tam właśnie na czerwono sobie zaznaczone. Chciałem również powiedzieć, że wbrew temu, co mówi się ogólnie na temat bezrobocia, to firmy okrętowe, stocznia remontowa zwiększają zatrudnienie w takim starym, może niemodnym stylu, czyli na umowę o pracę, co może niewielu z Państwa dzisiaj będzie chciało uwierzyć. I jednym z głównych problemów jest brak wykwalifikowanej kadry. W związku z tym trzeci temat, który Panu podrzucam, to jest myślenie na temat rozwoju nie tylko kadry inżynieryjnej, bo to akurat tutaj w rejonie Trójmiasta i Szczecina myślę, że jest na dobrym poziomie prowadzone, ale właśnie tej kadry średniej i tak niemodnej już dzisiaj funkcji, jaką jest praca robotnika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeżeli pytania jeszcze z sali są. Jeżeli nie, rozumiem, że jesteśmy dosyć mocno zmęczeni, także zapraszam na pierwszą przerwę w spotkaniu. Spotykamy się 15 minut później niż w harmonogramie, czyli za 15.